Dzień dobry. Cel, Płoć. Po raz drugi. Tak samo jak poprzednio zacznę sobie od rzucenia metody, tym razem pomiędzy dwie wyspy. Metodę rzucam ponownie tylko dlatego, że liczymy na jakiegoś przypadkowego bonusa. Ostatnio się udało, kilka karpi. Może dzisiaj też się uda. Tak, wiecie, żeby się coś działo. Jest to dosyć daleko. Łowię bez klipsa, próbuję po prostu dorzucić. No może następnym razem się uda, chociaż i tak spoko. A w międzyczasie pokażę Wam, w jaki sposób dzisiaj planuję podejść do łowienia płoci, bo zrobię to zupełnie inaczej niż ostatnio. Przygotowałem sobie mniej więcej 3 kg zanęty płociowej lorpio czekoladowej. Myślę, że tutaj w wiaderku zostało mi około 2 kg. Do tej ilości od razu dodam sobie pół kilo jakichś tam ziaren. Tutaj mamy kukurydzę, groch, pszenicę, konopie. A gdzieś tam byłem w sklepie wędkarskim, to przy okazji kupiłem. Dodam całość. Wiecie, to jest jeszcze mokre, więc dosyć mocno nam domoczy jeszcze całą mieszankę. No, pachnie jak trochę sfermentowane. Tutaj mam około pół litra pinki zaparzonej przed chwilą. Dodam sobie mniej więcej połowę, żeby też sobie trochę zostawić do łowienia. Natomiast dzisiaj chcę spróbować bardzo grubo zanęcić. I zobaczymy, co się stanie, bo cały ten sezon przy łowieniu na klasyku wszystko robiłem delikatnie. Dzisiaj spróbujemy na grubo, także dodam sobie jeszcze garść kukurydzy z puszki, taką większą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Widzicie, tak się to prezentuje. Jest tu sporo ziaren, trochę robactwa, ale też bez przesady. Planuję z tego lepić takie małe kulki, mniej więcej coś takiego, które sobie będę od razu namaczam rękę i mokrą ręką sobie będę je dociskał. Dzięki temu pozamykamy pory w kulach, nie będą nam się za szybko rozklejały. Zestaw, którym będę łowił, to najprostsza skrętka, czyli systemik do zmiany koszyka, zwykła skrętka, szybko złączka do wymiany przyponów, przypon 68 cm, to jest żyłka 14, haczyk chyba 18. I spróbujemy sobie zanęcić z ręki. Już Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. I słuchajcie, mniej więcej metr, może trochę więcej niż metr przed tym, gdzie wpadło do wody. Oj, coś za dobrze idzie. I dodatkowo, zobaczcie, mam tutaj trzy bardzo lekko zlepione kule. Takie, które się rozpadają gdzieś zaraz po uderzeniu w wodę, tak żeby smużyły. Przy okazji mocno wieje, będą smużyły dosyć daleko. Koniec nęcenia. Zaczynamy łowić. Spróbujemy sobie na trzy białe robaczki. Podejrzewam, że branie będzie natychmiast. Dałem troszeczkę większy haczyk, krótszy przypon, około pół metra. O, natychmiast mamy rybę. No i wydaje się nawet nie być taka bardzo mała. No, mamy pierwszą płoteczkę. Zasuwaj. O, teraz było bez brania. Kilka jakichś szarpnięć. Robaki są, wszystko jest. No, po prostu nie było brania. Robaków było, ale ryby znowu brak. W międzyczasie sobie przerzucimy metodę. O, tu dopinam zestaw, a tu mamy rybę. Ale pewnie płoteczka. No właśnie. I bajka, bo o to nam chodziło. Zasłuchaj. Ale strzeliło w czasie przesunięcia, ale chyba się nie wpięła rybka. Dajmy 10 minut szansy dla kukurydzy. No, jestem trochę zaskoczony tym, co się dzieje, albo tym, co się nie dzieje. Byłem przekonany, że wnęcimy tam taką ilość płotek, że nie będzie się dało od nich odpędzić, a tutaj widzicie, spróbujemy sobie wrócić do dwóch białych robaków. Udało się złowić dwie płotki. Po takim nęceniu jednak by się człowiek spodziewał czegoś więcej. Teraz było natychmiast branie. O, i teraz mamy rybę. No ale płotka, no o to chodzi. Słuchajcie, od tego nęcenia minęła dopiero godzina, także też jeszcze nic strasznego się nie dzieje. No, teraz się udało w końcu. Ale znowu malutka rybka. Chyba wzdręga do tego, no właśnie. Wow, jest. Może nawet troszeczkę większa w końcu. Niestety znowu wzdręga. Coś z tego jeszcze wymyślimy dzisiaj. To się nie może tak skończyć. Akurat dzwoniłem, a ja tu mam klipsa jakiegoś. Hihi. Jak mają ryby brać, to oczywiście dwie na raz. Fuh, to chyba ładna ryba, naprawdę. No właśnie dlatego zwykle rzucam sobie metodę jako bonusową wędkę przy łowieniu na klasyka, bo zawsze można się miło zaskoczyć. Dalej idzie w prawo. Ktoś kiedyś kilka filmów wstecz mądrze zaznaczył, że pewnie ryby widziały moje filmy i nauczyły się, żeby już jednak nie zawracać na to stukanie. O,
znowu idzie w prawo. Stuku, 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 stuku. I co? Hej, wracaj. Załatwiła mnie ta ryba. Okej. Okay. Jak tak, to tak. Ha! Trochę to oszukiwanie, ale chodzi głównie o to, żeby wyjąć tę rybę. Słuchajcie, a ta ryba dalej tam zasuwa w prawo i coś niespecjalnie myśli, żeby przyjść tutaj do mnie. Cóż to będzie? O, mały karpik. Wiecie, taki mały, a taki wojownik. Tyle szumu. Ach, cały czas miałem nadzieję, że to będzie lin. Ale uch. Ale zły. A myślę, że taki 2, 2,5 kg. Chodź. Wariat. Chodź. Ej, woda już jest zimna, nie rób tak. Zobaczcie, taki maluch, a tyle narozrabiał. Koło 2,5 kilo. O, chcę iść. Zasuwaj. Bo podejrzewam, że na klasyku nadal mamy rybę. Nigdzie się pewnie nie wybrała. Zobaczmy. Płotka, wzdręga. No niestety wzdręga. Ewidentnie płocie nam odpłynęły. Zaraz zadzwonię. Do usłyszenia. Dobra. W trakcie rozmowy branie. A i podejrzewam, że kolejny karpik z tego przesmyku. Natomiast słuchajcie, na klasyka nie dzieje się zupełnie nic. I zaczynam się obawiać, że to niestety moja wina i przenęciłem sobie łowisko. O, ależ tam waleczna jest ta ryba. Ale raczej karp już nam wyszedł do powierzchni. Chociaż każda inna ryba ucieszyłaby mnie bardziej niż karp. Dzisiaj, tak jak ostatnio, jesteśmy na zwykłej wodzie PZW. Normalnie, regularnie zarybianej, także takie karpie po prostu tutaj są wpuszczane czasami. Podejrzewam, że na karpiówce dałoby się go na windę podnieść. Chodź. Tylko haczyk wyciągniemy, no. Chodź. Jej. Bardzo delikatnie zapięty, aż dziwne, że się nie wypiął sam. O, i już. Jesteś wolny. Także widzicie, dzisiaj klasyk nam nie wypalił, przynajmniej na razie, ale może nam odpali metoda. Widzicie, rzuty bardzo mocne, to naprawdę daleko. Idealnie pomiędzy dwie wyspy. Na chwilę wkładam sobie szczotówkę do wody, tak żeby chociaż trochę tej linki przytopić. Idealnie wyłączyłem kamerę, słuchajcie, do brania. Klasyk nam nie odpalił, za to metoda jak szalona zaczęła działać. Mamy trzecią rybę w ciągu 15 minut. Podejrzewam, że trzeciego karpia. Znowu nam ucieka w prawo. Spróbujemy teraz szybciej reagować. Słuchajcie, ta ryba jest daleko tam pod brzegiem. Mam nadzieję, że nikogo nie ma w prawo. Pewnie bardzo podobnych rozmiarów jak tamte, może ciutkę większy. Przynajmniej ten początek miał taki lepszy. Zobaczymy jak dalej. Słuchajcie, tak samo jak ostatnio, cały czas łowię jednym tym samym przyponem. Tą samą przynętą. Dokładnie tą samą sztuką. Pomarańczowego. Zakładam je głównie dlatego, że drugi raz z rzędu staram się skupić na klasyku. O, ona już jest tam, widzicie, za krzakami. Spróbujemy ją wyciągnąć. No i się udało. Bardzo fajnie. Nie udało się wcale. Ale może teraz się uda? Dobra, teraz się udało. Karp. A, ale pełnołuski, śliczny. Jak pełnołuski, to do podbieraka. No. O, jest. Słuchajcie, nie jest on taki mały, jak się spodziewałem. Oddaj haczek. Okej. Okay. I oj, wow, zabolało. No, myślę, że całkiem spory. Obawiam się, że sobie nie rozłożyłem maty. Ach, położymy go na chwilkę na zielonej trawie. 55 cm. O, nawet może by cię naciągnął do 6. Coś takiego. Pełnołuski, piękny karp. Huh. A miały być płocie. O, zobaczcie. Jakąś małą raną na pysku. No bardzo ładny. Myślę, że taki ponad 3 kilo. No tam. Papa. Miały być płocie. I chyba były 3 płocie, jeżeli się nie mylę. I 3 karpie. No cóż, nie będziemy narzekać. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Jest ze mną Basia, ale śpi. Nie chciałem jej budzić, żeby zrobiła jakieś ładne zdjęcie. Nie dopiąłem jeszcze zestawu nawet. I mamy rybę. Och, chyba sobie wnęciłem te karpie tam. Nawet takimi kilkoma koszykami. Albo po prostu, no tam jest mocne wypłycenie. Może po prostu sobie wyszły do słoneczka i tam jest koło metra wody. Chciały się powygrzewać, no ale pod nosem jedzonko, to no to co oni będą jadły, jak mają jedzenie, nie? Ona w lewo, ja ją też w lewo. Postukamy. Następna, która oglądała film.
Fu, już myślałem, że spadła, ona po prostu zawróciła i chce przyjść do nas. Okej. Nie protestujemy. Jezu, zobaczcie, co tu się wydarzyło. Tam ogonem, wydaje mi się, zawinął amur. Nie protestujemy. Jezu, zobaczcie, co tu się wydarzyło. To na pewno nie był ten karp. No to jest jakaś malizna, a tamten ogon wyszedł taki, no, konkretny. Daj tylko haczyk. Okej. Uciekaj od razu. Tutaj przede mną mógł zawinąć szczupak, a nie amur. Ała. Nie dokręciłem sobie hamulca do rzutu. No i tutaj pytanie do tych, którzy dobrze łowią na klasyka. Ja w klasyku jestem strasznym amatorem. O wiele lepiej idzie mi na pewno z metodą. Czy według was zanęciłem za mało, za dużo? Bo to, że za mało precyzyjnie, no, podejrzewam. Natomiast słuchajcie, u mnie na żwirowniach nigdy nęcenie punktowe się nie sprawdzało. Zresztą myślę, że na... No, nie spodziewałem się czegoś takiego na pewno. Zastanawiam się, w jaki sposób mógłbym tam jeszcze klasykiem dorzucić, ale to jest chyba poza moim... O, spadła. Ale to jest chyba poza moimi możliwościami. Ja tam ledwo metodą dorzucam, także pikerem się może nie udać. Branie na kukurydze. Wow, po pół godzinie. No płotka, ale... No nie za duża. Zasuwaj. Na razie nawet nie zarzucam. Idziemy jeść. No z tej krótkiej przerwy na jedzonko to nam się zrobiło z 2 godziny. Tak wyszło. A za to mogę wam powiedzieć, że karkówka bardzo dobra. Troszeczkę nam ucichł wiatr. O Jezu, jak tam się coś spławiło obok. Spróbujemy sobie rzucić w to samo miejsce, ale na robaki. Wydaje mi się to mało prawdopodobne, żeby te ryby aż tak szybko cały ten towar zjadły. Może ja tam po prostu za grubo zanęciłem. Tym bardziej, że zaczyna być widać jakieś oczkowania gdzieś tam. Zawsze jest szansa, że coś tam się wydarzy. O! No to może być nawet sympatyczna płotka. Albo nie. No co? Może jest sympatyczna z charakteru. Proszę się tam nie ten, nie śmiać. Najmniejsze ziarnko kukurydzy, jakie widzę. Tak, coś takiego. Gdzie uznałem, że trzeba po prostu zaryzykować, bo... A może akurat przyniesie nam to efekt. Gorzej nie będzie, no bo wiecie, złowienie 3 płotek przez tam chyba 2 czy 3 godziny, no to raczej nie jest szczyt marzeń. To był fajny wynik w styczniu, jak pół zbiornika jest zamarznięte. Na pewno nie teraz. Teraz, kiedy ściągałem metodę, to było na niej trochę zielska, znaczy, że rzuciłem ciutkę za daleko. Próbujmy troszeczkę bliżej, ale tylko troszeczkę. Ja tu mam przeczucie, że dzisiaj jeszcze jakaś fajna rybka wyjedzie. Mamy jeszcze z godzinkę, także coś tu się jeszcze może naprawdę fajnego wydarzyć. O, jakie branie! O, mamy ładną rybę na kukurydzę. Wydaje się przynajmniej być ładna. O, mamy... O, piękną płoć. Udało się. Myślę, że taką około 25 cm. W końcu. W końcu. Wiem, że na was mogą takie płotki nie robić wrażenia, no ale u mnie nie ma dużych płoci. Hi. Uciekaj. O. Jakaś rybka jest. To o, to fajna. O, może dołożenie robaka to był dobry pomysł. Aż muszę kołowrotek tego skręcić. Co prawda, och, okoń. O nie, na kukurydzę z robakiem. Ach, już widziałem w oczach piękną płoć. Ach. O, wypiął się sam. Wiecie, chciałem iść go wypiąć, a na szczęście udało się. Także sam sobie poradził. O, może nawet taki 30-tak. Także piękny okoń, ale nie o to nam chodziło dzisiaj. Mam dziwne wrażenie, że ktoś mnie zrobił w konia z tymi płociami na tej wodzie. Słyszałem, że jest ich tutaj całkiem sporo i są naprawdę bardzo duże. Myślę, że przynajmniej jedna taka większa by się trafiła na te 2 wyjazdy. Tu chyba największa miała 25 cm. O, branie na metodę. Tak? Tak jest.
ale specyficzne takie. W międzyczasie tłuczemy komary, obserwujemy, co się dzieje z klasykiem. Słuchajcie, ta ryba sama do nas płynie. Jeżeli to jest karpik, to naprawdę malutki, ale nie wydaje mi się, żeby były tutaj aż takie małe karpie. To był ładny strzał na klasyku. Dobra, zobaczmy, co jest tu. O, tu mamy pusto, ok. To tyle już wiemy. O, chodź, 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 chodź. Gdzie tam ty? Co za ryba? Ach, obawiam się, że jednak karp. Jaki malutki. Oj, oj. Jaki wariat znowu. Karpie mi ratują honor jakkolwiek. Płotkami to się raczej nie popisałem. Oj, oj, czuj, czuj, czuj. Jeszcze nie wyjąłem haka. Czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. Czekaj, już, już. Patrz, już. O, uciekaj. Podsumowując, to niestety metoda uratowała mi honor dzisiaj. Udało się chyba złowić łącznie 4 płotki, jeżeli się nie mylę. W tym jedną taką 25 cm. I chyba 7 karpi. Trochę bez sensu. Nie tak to miało być. Ale cóż, wyszło jak wyszło. Chyba na razie dam sobie spokój z tymi płociami. Słyszałem kilka razy, że są tu fajne płoci, jest ich sporo. Ale może jeszcze nie ich czas? Chociaż bardziej obstawiam, że nie to miejsce, bo gdzieś tam bardziej w lewą stronę, mniej więcej jeszcze 30 metrów dalej, widać całą masę drobnicy, a tutaj za dnia, zaraz przy trzcinach coś się działo, natomiast dalej wyglądało to już na dosyć martwą wodę. Jest to dla mnie nowy zbiornik, jestem tutaj trzeci raz, także jeszcze wiele przede mną. Dzięki za oglądanie, do następnego.